Hej, cześć, siemano, witam w kolejnym odcinku z Dying Lighta. Od razu na początku chciałbym wyjaśnić, co tak naprawdę stało się w poprzednim odcinku, dlaczego trwał 9 minut. Otóż słuchajcie, wyłączyli u mnie prąd. Nie wiem dlaczego, dosłownie na minutę i później włączyli, patrzę, sprawdzam. Wow, materiał ocalał 9 minut. Chciałem nagrać od początku, tak, wczytać wcześniejszego save'a, ale no zobaczcie, tutaj nie ma wcześniejszych save'ów, tu są po prostu checkpointy, ja tu nie widzę jakichś zapisów czy czegokolwiek podobnego. Są po prostu automatyczne zapisy, przynajmniej na to wychodzi. Ja nic innego tutaj nie widziałem, dlatego niestety tamten odcinek musi być 9-minutowy i bardzo przepraszam za to, ale inaczej się tego nie dało zrobić, a nie chciałem nagrywać po prostu odtąd, bo te 9 minut jednak trochę ugrałem tam i to by było troszkę dziwne, tak, taki przeskok by był między odcinkami. No nic, tak więc lecimy dalej, tam trochę straciłem. Nie wiem, czy te itemy w ogóle, bo zebrałem je wszystkie prawie. Nie wiem, czy one się zachowały nawet. Bo tam w poprzednim odcinku widzieliście, spaliłem mnóstwo trupów. Pozbierałem tych itemów i nie mam pojęcia, czy one ocalały, czy nie. Nie wiem, po prostu nie wiem. Mógłbym sobie zobaczyć, no, ale nie pamiętam, który ja tam zbierałem tak naprawdę. Może i coś tam ocalało, dobra. Co mogę zrobić? Jeden koktajl mołotowa i gwiazdki do rzucania. Spoko. Spoko loko. Orzechy. O, przyda się właśnie, jedzenie. Tu coś musi być. Jest. Poznałeś sposób wytwarzania przedmiotu fryzjer. Czyżby jakieś nożyczki? Zobaczmy, co to jest ten fryzjer. Mam nadzieję, że mi prądu nie wyłączą, goddammit. Naoszcz dobrze kosę i patrz, jak twoi wrogowie krwawią całymi dniami. Wstawić drętwy żart z teleturnieju. Okej? Okay. Krwawienie poziom drugi. Nóż, tasak, broń sieczna. Aha, to są do tych broni, to mogę użyć. Aha, to jest chyba umiejętność. Nie wiem właśnie, jak to działa, czy będę musiał użyć na jakiejś konkretnej broni tego, czy po prostu te wszystkie bronie będą już to miały w sobie. Nie wiem. Tak samo jak paralizator. Długi nóż, krótki nóż. No nic, na razie nie mogę nic z tego zrobić, bo nie mam ziół i oraz innych składników. Więc na razie nic na to nie poradzimy. Okej, dobra. Idę powoli do ostatniego auta. Nie, tędy zdecydowanie nie. Tu coś musi być. Le parkour. No jest coś. Ale to chyba śmietnik. Nie, tam coś na fioletowo tak jakby się świeciło. Coś tu musi być cennego. Drzwi. Zamknięte. Kurde. Ale to ma słabe obrażenie. Dobra, alkohol mamy. Noż kurde. Zachciało im się tu przychodzić. Jak tam są największe skarby. Otwórz to. Masz. Okej, plastik. A masz, cymbał. O, broń uszkodzona. Dobra. Weźmy sobie moją standardową, ulubioną rureczkę. Kurde, oni idą ze wszystkich stron. Tam jest sporo rzeczy. Tu widzę coś na fioletowo się świeci, ale to jest... Szafka. Oni będą wyłazić w nieskończoność teraz. Tam, gdzie najcenniejsze przedmioty. O, kolejna rurka. Tym razem jaka?
To mogę w sumie pozbierać i rozłożyć na części. Bo czemu by nie, na przykład. Okej, to ma bezsensowne obrażenia. Rozmontuj. To też. To ma 20, też bez sensu. Rura wodociągowa 24, 39. To jest całkowicie rozwalone, to też. To ma ładne obrażenia. Dobra. Warto wszystko rozmontowywać. No może nie wszystko, ale większość rzeczy. Bo naprawdę później to się może przydać. 24, 24, 39. Dobra, zostawimy. Niebieski, zielony. Okej, nie zielony. Znaczy, no tym kluczem będziemy teraz nawalać. No, teraz widzę jakieś porządniejsze obrażenia. Oczywiście, jesteś zmęczony, wycofaj się. Zajrzyjmy tutaj. Zapasy domowe. Oh shit, oh shit. Żeby mnie tam jakiś od tyłu czasem nie zaszedł. Okej, chyba mnie nie widzą. Otwieranie zamków trudne. No tu mamy otwarte, dobra. Jak jest otwieranie zamków trudne, to musi być tam coś przydatnego. Ale myślę, że sobie poradzę. No bo co innego tu może być? No posiedzę chwilę i się otworzy. Wiadomo, dobra. Zobaczmy, co mogę jeszcze. Czy mogę coś jeszcze rozłożyć? To ma. Dobra, rozmontuję to. Zaryzykuję. Części metalowe razy 7. Ok, plany, wytrychy. Dostanę 3, tak? Czemu? Oh, fuck. Nie chciałem tego wytworzyć. No dobra. No dobra, no i zobaczmy, ile ich teraz mam. Ekwipunek. Gdzie one są? Serio? Nie widzę ich, czy co? Wytrychy. Papierosy, alkohol, gaza, kabel, ostrze. A jest, dobra, na samym końcu. 12 wytrychów. No, oby starczyło. Okej, zacznijmy od początku. Nie. 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 Kurde. W żaden sposób nie idzie. O! A! Jajajajaj. Jest! Zarąbiście. Serio? Tylko kawa? No, pięknie, po prostu pięknie. Takie miejsce i tylko kawa. Kurde, muszę się wyżyć na jakimś zombiaku. Kurde, jaki agresywny. What the fuck? Czemu on był taki agresywny? Co, miał kawę przy sobie? Serio? Dobra, lecimy dalej.
Tu coś jest. Jednocześnie nic nie ma. Dobra. Leżeć. Oh shit. O kurde. To, żem odwalił teraz. No, trochę niebezpiecznie. Ale jest okej, okay, jest dobrze. Imponujące ustrojstwo. Trzy razy jaśniejsza niż zwykła latarnia uliczna. Nieźle opala zarażonych. O, jest skrzynia. Otwieranie zamków średnie. Co, ja nie otworzę? Kurde, pusto. Dobra, no to jedziemy. Jestem normalnie mistrzem złodziei. Za pierwszym razem. Ale mi się udało. Co my tu mamy? Gazrurka. Tytan. Ulepszenie broń. Wybierz broń z ekwipunku, naciśnij F6 w celu ulepszenia. Okej. A gdzie jest ten tytan? Jest, dobra, ulepszenia broni. Poprawia trwałość twojej broni do walki wręcz, poziom drugi. Wybierz broń z ekwipunku, naciśnij F6, żeby użyć ulepszenia. Ja sobie na razie nie będę ulepszał. Poczekam po prostu. Dobra, może się w końcu bym uleczył. Chociaż nie chce mi się, bo życie i tak się regeneruje do 25 punktów. A oni mi tam za dużo na razie nie robią. No ale dobra, tu będzie skok, więc... Nie chciałbym... Dobra, ryzykować. Witam. Okej, papierosy. On mi nic raczej nie zrobi. Ostrze. Jakieś żarcie? Dobra, alkohol. I coś tam, coś tam. O, chemikalia. To coś nowego. Dobra, mam iść teraz tutaj. No łap się tego, o kurde. Dobrze. Mam niewykorzystane punkty umiejętności. No oczywiście, zamknięte i nie mogę ich otworzyć w żaden sposób. No nic, trudno. Porozpalamy te lampy. Wszystkie, jakie się da. W sumie taka jest misja. Więcej urządzeń, spok. Czyli po prostu sobie poeksplorujemy trochę. No, już ładny kawałek mapy odkryłem. Wow. Tutaj? Czy ja mam wejść na ten słup, czy co? Serio, bo nie wiem. Ta. A właściwie to mam skoczyć na niego. Na to wychodzi. Oh yeah. Oh yeah. Jakiś magazyn, hala jakaś opuszczona. Uwaga, uwaga.
Jest, złapałem się, nie wiem jakim cudem, ale się udało. Dobra, użyjemy tego. Pyk, 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 włączony. Dobra, lampy gotowe. Więc jesteś gotowy na kolejne zadanie. Lepiej się pośpiesz. Serio? Hey, Wayne, wiesz co? Jestem na balkonie i obserwuję cię stąd. Chyba nieźle ci idzie. Jak na nuba. Dzięki. Postaraj się tylko wrócić w jednym kawałku, dobra? Nie chcę znowu szkolić kogoś na twoje miejsce. Nikt nie zastąpi mojego miejsca. Rura wodociągowa. Same rury znajduję. Tu coś będzie. Czuję to. Czuję to. Okej, kolejne komponenty, kolejne cenne rzeczy. Ale tu ciemno. Jak to dobrze mieć latarkę. O, wytrych. Sznurek. Dobra, otwieramy. Bo to jest poziom trudności średni. Żeby chociaż drgnął trochę. O. Dobra. Nie było tak źle. Kolejna skrzynia. Co mi... O. Klucz nastawny. Dość mocne. 32. Zastanawia się czasem nie ulepszyć. Zajebiste miejsce znalazłem, bo nie ma tu w ogóle zombiaków, a jest mnóstwo skrzynek. Baterie, gwoździe. I tak dalej. O, kolejna. Standardowo deski podłogowe. No chodź. O tak. Okej, on już nie żyje. Alkohol. Następne urządzenie, dobra. Naprawię moją broń. 4 razy mogę jeszcze ją naprawić. Chyba można w nieskończoność naprawić. Coś mi się musiało pokręcić. Jaką ja mam broń? Klucz nastawny. Naprawy 3. Nie wiem, w sumie nieważne. Jak się zepsuje, to ją zmienię. W sumie tyle tego tutaj leży. Cholera! Spike, w całej dzielnicy siadł prąd. Co jest grane? Ech, nie, znowu! Dobra, słuchaj. Niedaleko ciebie jest rozdzielnia. O kurde. O kurde. Dlaczego ja? Dlaczego ja muszę iść do rozdzielni? Oj, ta awaria stawia nas w naprawdę ciężkiej sytuacji. Jesteśmy bezbronni, a do tego bezpieczne strefy i niektóre moje pułapki bez prądu są do niczego. Jak najszybciej musimy przywrócić zasilanie. Robię to w mojej mocy, Spike. Fosforyzujące grzybki. Jak na... O! Zamknięte, ale lipa. Myślałem, że będzie się dało wejść. Otwieramy. Zarąbiście. Open. Kawa i... O kurde, to jest mocne. Dobra, coś sobie rozłożymy, tak? Deski są bezwartościowe. Można je rozmontować. Gazrurka, 24 obrażenia, to już jest też mało. 32 to jest dużo, 39, 32, 24. 24 to jest mało. 31, dobra. Już znajduję coraz lepsze bronie. Jest dobrze. Okej, jestem na miejscu. Oh fuck! Co to takiego? Oh shit! Boss!
Dobra, od razu 39, najlepsza broń. Chodź. Pytanie jest, co ja mam robić, czy uciekać przed nimi, czy walczyć z nimi. No chodź. Okej, tu mi nic nie zrobią, ale to i tak za wiele mi nie daje. Masz, a masz! Okej, przywalił mi, ale nie zabrało mi to praktycznie życia. Au. Chyba go załatwiłem. Jest, udało się. A ona też padła. W ogóle, co to za mutanty? Dobra, co on ma? $186. No spoko, trochę mało. Czy coś więcej tutaj jest? Do zebrania? Na pewno coś tu się znajdzie. Pusto. O, tam już widzę. Ale najpierw to sprawdźmy. Nic ciekawego. O, tu coś jest? Plan hydroelektrownia. Zobaczmy, co to jest. Plany hydroelektrownia. O, mogę to zrobić. Połącz rurkę wodociągową do prądu i co otrzymasz? Błyskotliwy żart słowny. I dobre narzędzie do rozwalania czach. Spoko. Otwieranie zamków średnie. Myślę, że sobie poradzę. Czemu by nie, tak? To zaczynamy. Troszkę w górę. Pięknie. I kolejna dobra broń. O. Od tamtej strony pewnie byłyby zamknięte. I bym się nie dostał. Coś w tym aucie jest? Nic. O. Trochę rzeczy pomijam. Okej. Dobra, włączyłem wszystko z powrotem w rozdzielni. Ale skoro raz było zwarcie, to może znów się zdarzyć, nie? Elektryka został nie okej. Tyleś tyłek w drogi i dostań się do bezpiecznej strefy. Będziesz tam musiał spędzić noc. O kurde. Tutaj też coś było, ale nie wiem o co. Dawaj, 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 dawaj. Okej, tu jest tylko licznik. Dobra, no to wio, do bezpiecznej strefy. Ale się ciemno zrobiło. Oh fuck. O, grzybki. Coś mnie tutaj zaatakuje? Chyba nie. Tu coś leży w sumie. Jakaś szmata. Dobra, wchodzimy tutaj. Byłem tu? Chyba nie. No nieważne. Kurde, jeszcze daleko.
Ile ich tu jest? Ja cię kręcę. O. Mieszkanie. Ciekawe, czy bezpieczne. Mam dziwne przeczucie, że niezbyt tu bezpiecznie. Ale zaryzykuję. O kurde. Musiało być zamknięte, oczywiście. Toż ty w mordę. Dobra, wynoszę się stąd. Do bezpiecznej strefy. Teraz już prosto, bez zastanowienia. I wślizg. Tak, jasne. Bardzo by się przydało w tej grze, ale niestety nie działa. O kurde. Bezpieczna strefa. Chyba niezbyt bezpieczna. Co to było? Doktorze, tu Kyle Crane. Crane! Jak mogę ci pomóc? Właśnie widziałem dziwne zombie, pokryte zielonymi wrzodami. Zwiało, jak tylko mnie zauważyło. Słyszałeś o czymś takim? Niestety to za mało informacji. Ale jak zobaczysz następnego, daj znać, dobrze? Spoko. Dobra, tak więc... bieżącej fazy dnia. Spanie umożliwia przeskoczenie. Dobra, no to śpimy do rana. I w końcu skończy się ta noc z zielonymi zombiakami. Spike, co się dzieje? Stało się coś niedobrego. Musimy pogadać. Dobra, daj mi chwilę. Okej, dobra, no i w tym miejscu tryb współpracy. Ponieważ produkt masz już za sobą, możesz zagrać z innymi w trybie współpracy. Naciśnij Escape, przejść do menu gry, gdzie możesz znaleźć innych graczy i dołączyć do ich gry. Walcz wspólnie ze znajomymi przeciw zombie, to absolutna nowość obejmująca elementy współzawodnictwa i zadań zespołowych. Spoko, dobra, czyli dopiero prolog przeszedłem. No nieźle. Postępy. Aha, dobra, znajomi. Na razie myślę, że pogram sobie sam. Chociaż nigdy nic nie wiadomo. Tak więc dobra, w tym miejscu sobie zakończymy. Standardowo mam nadzieję, że się wam podobało. Zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!